Dzisiaj, w dzisiejszym programie, będziemy robić coś ciekawego, coś nowego. Telewizja Narodowa z kuchnią. Nie tylko z polityką. W tle słychać muzykę. Ktoś tam gra. Śledzie. Dzisiaj będziemy robić śledzie. Cebula, jabłko. Jabłko. To dopiero będziemy kroić jabłka. Tu gdzieś, o, nie widać. O tak, o, widać. Jabłko. Będziemy kroić. I majonez ze śmietaną zmieszamy. Jak zaczęliśmy produkcję? 4-5 filetów śledzi. Wymoczyliśmy w wodzie po ponad 2 godzinach. Zanim zaczęliśmy moczyć, co zrobiliśmy? Upłukaliśmy śledzie. Potem 2 godziny moczone śledzie zostały. A następnie trochę więcej jak godzinę moczą się, tak jak widać, w mleku. Będziemy odlewać to mleko, wylewać je. Śledzie będą się odcedzać, znaczy się jak najwięcej z tej płukanki, żeby odpadło. A w tym czasie pokroimy cebulę, pokroimy jabłka do dalszej przeróbki, żeby można było widzieć, jak to będzie robione. Odlewamy. Mleko 3,5% miało. O, mleko się od. I teraz kroimy. Nie jakoś taką kostkę bardzo poważną. Mamy trudne warunki filmowania, bo takiej rzeczy, takiego filmowania, takiego sposobu przekazu, to się dopiero nabywam, jak to technicznie rozwiązywać, bo nie tylko w Stronnictwie Narodowym zajmujemy się polityką, ale także, tak jak wszyscy, coś gdzieś konsumujemy, coś gdzieś jemy. Warto. Najważniejszą rzeczą jest polityce, aby polityk potrafił rządzić i potrafił tak zarządzać gospodarką, żeby się kraj rozwijał. To jest wielka umiejętność pogodzenia jednym z drugim. Do czego zmierzam? Znajomość historii, którą się powinno znać, znajomość Dmowskiego, znajomość historii Polski, Europy, świata, znać rzeczy, które są przed nami ukrywane, wiedzieć o tym, rozpowszechniać to w sposób taki, żeby młodzież kiedyś w przyszłości, to już jest stara cebula, więc ona nie chce się tak kroić pięknie. Ja przyznam się szczerze, że potrafię kroić cebulę, ale no tutaj jest wyjątkowa sytuacja, w której między oczami mam kamerę, telefon. Na pewno można to inaczej rozwiązać. Tak. 4 sezony, 40 sezonów, 4 sezony.
Muzykę wyłączyliśmy, żeby nas nie rozpraszała w produkcji. Kroimy. Cebulę po pokrojeniu deczko solimy. Dlaczego? Żeby ona, ta cebulka, tak znamiękła. Żeby cebula namiękła i nie była taka jakby to powiedzieć, sztywna, żeby ona jednak puściła sok, żeby bo później w tym wszystkim śledzie są solone, tak, ktoś powie tutaj z internautów, że śledzie solone są moczone. Ja staram się je wymoczyć w taki sposób, żeby w miarę trochę więcej je odmoczyły się, bo śledzi nie możemy tak wymoczyć, żeby nic z nich soli nie zostało, bo wtedy trzeba by było uzupełniać, a żeby nie uzupełniać, to moczymy w taki sposób, żeby nie trzeba było. Ja robię nieraz takie potrawy ze śledzi. Mam wprawę, ile, jak długo moczyć, żeby nie pozbawić się soli. Żeby nie trzeba było solić. Bo jakby nie było, to te śledzia jest naturalny smak. To wyrzucimy. Jabłka. Naturalny smak i myślę sobie, że nie należy na do końca wymoczyć tak, żeby było. Jest jabłka. Wszystko częściowo jest przygotowane. Także nie obieram tutaj jabłek, nie obieram cebuli. Jest wszystko przygotowane do pokrojenia. W tej chwili się odmaczają. Odmacza się, odcedza się z mleka. O, bierzemy sól. Mamy. I niedużo. O, i to niech już się następną rzeczą pokroimy jabłka w kosteczkę. Takie śledzie są fajne. Dlaczego stawiam na śledzie? Mniej stawiam na ryby, bo bardzo dużo ryb morskich jest hodowanych. A śledź jest rybą dziką. Nie jest hodowany i daje nam tą przewagę, bo ryby hodowane nawet na Morzu Śródziemnym są farmy na morzu w rejonie Egiptu, Afryki, gdzie są ryby w takich siatek robione miejsca, są hodowane dla, potem się sprzedaje na rynku, do restauracji, do hoteli turystycznych, gdzie przygotowywane są potrawy z ryb dla turystów. Po to jest robione. Wiadomo, że dzikich ryb w takim Morzu Śródziemnym w takich dużych ilościach nie ma. Z prostej przyczyny, że wyłowili to na pewno już do cna te ryby, więc hodują na antybiotykach, tak jak zwierzęta domowe są hodowane i to robią. Robią tak z pstrągami, wieloma rybami, które są potem właśnie odławiane w celach handlowych, biznesowych. Śledź jest fantastyczny. Śledzik kojarzy się często z tym, że do wódeczki, nie wiem czy do piwa, można go dać. Kroję w taki sposób, jak można zaobserwować. Wcale
nie ukrywam technik, nie jest jakaś wyszukana technika. W kostkę, nikt tutaj nie mierzy tej kostki. Także wracając do gospodarki, to w pewnym sensie to jest ta gospodarka. Tutaj w kuchni niby pokazujemy kuchnię, ale ta kuchnia jest na co dzień u każdego w domu. Jedni mają śledzie, duże kotlety schabowe, inni jeszcze coś ciekawszego. I żeby to wszystko mieć, jest potrzebna gospodarka. Dobry polityk musi umieć tak zarządzać. Nawet powiem inaczej. Każda partia powinna mieć swój program polityczny, co zaoferowałaby swoim wyborcom. Ja także, jako indywidualnie, też takie coś stworzę. Bo bardzo jest ważne dla nas wszystkich dobrobyt. Wracam do tego, że historia to jest piękną rzeczą. Znać ją trzeba na pewno, żeby wiedzieć o przodkach, o tym wszystkim, co w przeszłości było, ale dzień dzisiejszy jest chyba ważniejszy jednak. Bo jeśli ktoś nie będzie znał w pełni tej historii nas tutaj, to w zasadzie przeżyje. Ale jak nie będzie miał pracy, nie będzie pomysłu na gospodarkę, to jest to gorsze. Dobrze jest, gdy się ludność, społeczeństwo bogaci, kiedy jest dobry pomysł na gospodarkę. To mi się wydaje już starczy. Odmoczone śledzie. Podajemy na talerzyku. Wiesz, tutaj już. O! Mamy. Będziemy mieć garnek. O, proste. Proste rozwiązania. Świecimy lampą. Nie polecam tej lampy. Kupiłem lampę. Ale nie polecam tej lampy. Widzieliśmy na talerzyku. Zdejmujemy talerzyk. W tym czasie się już mniej więcej takie na jeden kęs wrzucamy już. Wrzucamy trochę jabłek. Wrzucamy trochę cebuli. To jest proste. Proszę bardzo, proszę obserwować. Jędrne, świeże. No czy to świeże, to różnie. No każdy z nas wie, że sól konserwuje, więc te śledzie to mogą mieć ho, 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 albo jeszcze więcej. Jakby powiedział poeta czy artysta jakiś. O, mieszamy. Kroimy. Potem mieszamy. Możemy dać, jak zawsze, ja lubię dodawać do takich potraw pieprz. Lubię pieprz. Nieraz go daję dużo. Nieraz za dużo, ale jestem już odporniony na ten smak pieprzu. Robię to w taki sposób, w zasadzie jak się powinno robić, nie jakiś kurtuazyjny, na zasadzie programów kulinarnych. Ważne, aby zachować czystość. Jeśli zachowamy czystość, śledziki są, dosypiemy resztę jabłek. Przy okazji uczę się techniki filmowania takich programów, bo sami dobrze wiecie, że jak we wszystkim trzeba umieć, trzeba się nauczyć. Samo nie przyjdzie. Zdarzają się może ludzie, którzy są bardzo zdolni. Nie będę reklamował śmietany, po prostu powiem, że śmietanę daje, śmietanę 18%. Nie całą, ale prawie całą. Dodajemy do tego, na pewno damy pieprz. Jest to bardzo proste.
na białym będzie widać. O, dużo pieprzu, ale on się rozejdzie i nie będzie go widać. Drugą łyżką, żeby nie brudzić majonezu. Słoika z majonezem, bo majonezu jest więcej, żeby go nie zanieczyszczać. Bo śmietana to tam się zużyje. Więc jakby tą samą łyżką, to by to pies go drapał. Dobrze, i teraz mieszamy. Obserwujemy, czy wyda. Ja mam tutaj do takich rzeczy specjalny pojemnik metal szklany, ale on jest zajęty. Z przykrywką plastikową, świetną. Dlaczego szklany? No, uważam, że szkło jest to najlepsza rzecz w tej dziedzinie. Dlaczego? Dobrze jest, żeby śmietana nie była za bardzo wilgotna. Śledzie, żeby były odlane na maksa, ile się tylko daje, to ja to zrobiłem i tutaj stały one przez ten cały program, przez czas krojenia, żeby nie było to takie wilgotne, takie płynące. Dam po łyżce jeszcze łyżkę majonezu. Trzecia łyżka. Dbam o to, żeby nie mieszać, bo to wtedy się paskudzi. Gdyby cały miał pójść majonez, to wtedy tak, ale jeśli śmietany jest prawie końcówka, bo prawie wcale, więc mogę łyżką jedną z tych tutaj. Mieszamy. Mieszamy i za dzień, za dwa będzie już gotowe do posmakowania. Jest fantastyczne. Można sobie, ona widzicie, dałem tyle tutaj pieprzu i w zasadzie wcale nie widać tego pieprzu. Ktoś, kto jest delikatny, ma kobiety przeważnie delikatne mają te podniebienie, czy coś, to na pewno ten pieprz wyczuje, jakby na miały tyle na dodać, co ja, ale ja praktycznie nie wyczuwam. Jest ładnie zrobiony. O, palce już mi leci ślinka. Ślinka. Także pozdrawiam wszystkich widzów telewizji narodowej. Wszystkich, bez wyjątków. Tych, co są na dyżurze. Gdzieś tam. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale ja zagłębiać się więcej nie będę. Nie będę się zagłębiać. I to jest już. Na tym kończymy. Dziękuję za oglądalność. Dziękuję za łapki. Nie byłbym sobie, bym nie poprosił o subskrypcję. Wiem, to tak jest. Ale jak ktoś da subskrypcję, serdecznie dziękuję. Koniec.